Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Krzysztof Hałady i jestem adwokatem w zespole finansowym kancelarii. I mam dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat tego, skąd zdobyć pieniądze na rozwój i jak ustrukturyzować współpracę z inwestorem finansowym. Wiadomo, że na początku, kiedy zaczynamy działalność, nie mamy odpowiednich środków, przynajmniej takich środków, jakie byśmy chcieli, żeby osiągnąć odpowiedni efekt. No i siłą rzeczy jesteśmy skazani na finansowanie zewnętrzne. I pojawia się pytanie, skąd to finansowanie zewnętrzne wziąć. Raczej z banków go nie dostaniemy. Nie mamy zdolności, nie mamy historii kredytowej, nie mamy pewnie odpowiednich zabezpieczeń, nie generujemy jeszcze cash flow. W związku z tym jest kwestia wyboru właściwego partnera. Oczywiście tym partnerem może być fundusz, ale tym partnerem mogą być również różnego rodzaju aniołowie biznesu, którzy szukają właśnie tego typu okazji, żeby zainwestować swoje pieniądze. Bardzo często takimi aniołami biznesu mogą być Państwa znajomi, tak? A więc osoby, które mają do Państwa pewnie zaufanie, bo zaufanie tu jest absolutnie kluczowe, i które chciałyby współuczestniczyć w ryzyku tego przedsięwzięcia. Ale oczywiście, żeby każda współpraca właściwie się układała, ona musi być oparta na bardzo klarownych zasadach, tak? I kluczowe tutaj jest to, żeby te zasady odpowiednio spisać. To wszystko dzieje się w całej dokumentacji transakcji. To jest kwestia najpierw oczywiście podpisania umowy o zachowaniu poufności, tego, żeby Państwa pomysł, idea nie została wyprowadzona na zewnątrz. Później to jest kwestia ułożenia odpowiednich warunków biznesowych, w tak zwanym term sheet, kiedy określamy warunki brzegowe transakcji, a następnie pojawia się sprawa przelania tego wszystkiego na papier umów, na umowę inwestycyjną, ewentualnie umowę SPA, czyli umowę kupna, umowę sprzedaży papierów. Za każdym razem, kiedy decydujemy się na współpracę z inwestorem finansowym, musimy wiedzieć, czego dokładnie chcemy. Tak, w jak daleko jesteśmy w stanie pójść na ustępstwa wobec takiego inwestora, żeby to jeszcze nam się opłacało. Tak? Bo pierwsza sprawa, no to jest oczywiście chęć zachowania kontroli nad tym biznesem. Ale z drugiej strony też istnieje dość duży apetyt ze strony inwestora finansowego, każdego, zarówno funduszu, jak i również potencjalnych uczestników Club Dealu, żeby w jak największym stopniu ten biznes jednak kontrolować. A w związku z tym trzeba odpowiednio wyważyć proporcje. Ile władzy jesteśmy w stanie oddać naszemu partnerowi, jak jesteśmy gotowi się zabezpieczyć i co tak naprawdę jest w tym przypadku dla nas ważne. Tak? Jak też na przykład chcielibyśmy ustrukturyzować samą strukturę tego finansowania. Czy to ma być finansowanie kapitałowe, czy to ma być finansowanie dłużne, a może jakiś taki miks, coś pomiędzy. Oczywiście najprościej jest oddać znaczną część władzy w spółce. Mówię o udziałach, akcjach inwestorowi finansowemu, tak? Ale wtedy istnieje duże ryzyko, że stracimy kontrolę. Nawet jeżeli zachowamy 51%, to wcale nie oznacza, że będziemy w stanie w spółce robić wszystko, co będziemy chcieli. Przepisy KSH, czyli Kodeks Spółek Handlowych, zakładają, że przy kluczowych decyzjach może się okazać, że potrzebna będzie większej ilości głosów niż tylko 51%. A więc jeśli wpuścimy inwestora do poziomu nawet 49%, zachowując formalnie kontrolę, to pewnych decyzji nie będziemy mogli samodzielnie już podejmować. Kwestia zmiany statutu, kwestia podwyższenia dalszego kapitału. W związku z tym, takim chyba najbardziej rozsądnym i najczęściej stosowanym sposobem strukturyzowania tego finansowania jest finansowanie hybrydowe, składające się w części oczywiście z finansowania kapitałowego, kiedy wpuszczamy inwestora do środka, więc dajemy mu akcje, dajemy mu udziały, spółka pozyskuje kapitał na rozwój, ale z drugiej strony pewna luka finansowa jest również dopełniana finansowaniem dłużnym. Zwłaszcza tutaj może warto wspomnieć o obligacjach, w szczególności obligacjach zamiennych. To są obligacje, które pozwalają w pewnym momencie czasu skonwertować zadłużenie na kapitał, jeśli oczywiście to się obligatariuszowi opłaca. Jeśli chodzi o samą strukturę tej transakcji, warto też, proszę Państwa, pomyśleć o tym, jaki wehikuł chcemy do tego użyć. Co to ma być? Czy to ma być spółka kapitałowa, może spółka osobowa? Prawdopodobnie, jeśli wpuszczamy inwestora z zewnątrz, on będzie domagał się udziału w akcji, a więc tak naprawdę kluczowa w tym momencie jest kwestia założenia spółki kapitałowej. Ale można sobie również wyobrazić na przykład spółkę komandytową, gdzie z jednej strony mamy komandytariusza, którego zakres odpowiedzialności jest ograniczony, a z drugiej strony komplementariusza, którym jest ten konkretny przedsiębiorca, ten inicjator całego przedsięwzięcia, który odpowiada za ewentualne ryzyko
całym swoim majątkiem osobistym. To jest też opcja, bo to w jakiś sposób zabezpiecza interes inwestora finansowego. Gwarantuje mu, że ten przedsiębiorca indywidualny będzie odpowiednio troszczył się o biznes, skoro będzie ponosił odpowiedzialność nieograniczoną. Tak? Bo pamiętajmy, że w spółkach kapitałowych odpowiedzialność wspólników jest ściśle ograniczona do wysokości wniesionych de facto wkładów. Tak? A więc spółka komandytowa też może być takim pomysłem. Jeśli przygotowujemy startup, to oczywiście nie ma co tutaj jeszcze restrukturyzować, ale bardzo często, zanim Państwo zdecydujecie się na wpuszczenie inwestora, to tak naprawdę już zaczynacie prowadzenie działalności. W pewnym minimalnym zakresie, ale jednak. Po co? Przede wszystkim po to, żeby spółka miała jakąś historię finansową, tak, żeby widać było, jaka jest rentowność tego biznesu, przynajmniej w skali mikro, tak, żeby można było się czymś pochwalić. I w momencie, kiedy już rzeczywiście ta historia jest, kiedy już widzimy, jaka jest rentowność tego biznesu, kiedy widzimy, jakie są de facto potrzeby kapitałowe, ile kapitału obrotowego potrzebujemy, prawda? Wtedy tak naprawdę decydujemy się na wpuszczenie inwestora z zewnątrz. Ale żeby to pozyskanie tego inwestora było na warunkach optymalnych dla nas, to warto jest zatroszczyć się, żeby struktura tego biznesu była odpowiednio przygotowana, zwłaszcza od strony prawnej, tak, żeby nie było tutaj jakichś problemów prawnych, które rzutują na wycenę tego biznesu. Tak. Jest cały szereg potencjalnych czynników ryzyka, które bardzo łatwo jest ograniczyć na samym początku. Tylko trzeba o tym pamiętać. Tak? Kwestia różnego rodzaju umów, kwestia zbierania dokumentów, po prostu porządku. Tak? To jest podstawowa absolutnie sprawa, a często w toku prowadzenia działalności o takich detalach się zapomina. A więc w momencie, kiedy decydujemy się na wprowadzenie inwestora z zewnątrz, zaproszenie go, tak, warto jest tutaj posprzątać. Odpowiednio się do tego oczywiście przygotować, bo drobne błędy, one zawsze będą rzutowały na naszym wizerunku i będą rzutowały na naszą wycenę, tak, którą potencjalnie inwestor jest gotowy zaproponować. Dokumentacja transakcyjna. Oczywiście tutaj dysponujemy dość dużą elastycznością. Kodeks cywilny, przepisy prawa tak naprawdę dają nam pełną swobodę. Ale oczywiście ta swoboda jest ograniczona wolą drugiej strony, tak? To jest jak najbardziej logiczne. I z drugiej strony też pewnego rodzaju mechanizmami prawnymi, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Mamy, proszę Państwa, odpowiednie, mamy obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, ale na przykład gdybyśmy chcieli, proszę Państwa, wyemitować obligacje przychodowe, to nie jesteśmy już w stanie. Tak? Obligacje przychodowe to są obligacje, które są zabezpieczone na konkretnym strumieniu pieniędzy generowanych przez konkretny biznes. Tutaj akurat jako podmioty prywatne, które prowadzą działalność gospodarczą, akurat na ten rodzaj finansowania sobie pozwolić nie możemy. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o samą strukturę dokumentacji, no to tak, to pierwsza sprawa to jest oczywiście umowa o zachowaniu poufności. To jest podstawowa sprawa, o tym zaraz za chwilę będzie jeszcze mowa. Dalej term sheet, tak, czyli podstawowe, główne warunki brzegowe, w oparciu o które tak naprawdę przygotowuje się całą dalszą dokumentację, a więc umowę inwestycyjną oraz umowę sprzedaży, jeśli sprzedajemy część swoich akcji, bo jeśli nie, no to oczywiście umowa sprzedaży nie jest tutaj istotna. Koncentrujemy się tylko na umowie inwestycyjnej. No i wreszcie, proszę Państwa, większość tych postanowień dotyczących naszej współpracy będzie zawarta również w statucie lub w umowie spółki, bo to jest podstawowy dokument w każdej spółce, który jest tak naprawdę nawet ważniejszy od umowy inwestycyjnej. Umowa inwestycyjna daje nam oczywiście różnego rodzaju zabezpieczenia, ale nie stanowi takiego dokumentu korporacyjnego. To jest zwykła umowa cywilnoprawna. Natomiast mechanizmy zabezpieczające, które są wpisywane do statutów umów spółek, mają charakter znacznie mocniejszy. W związku z tym, jeśli na przykład zdecydujemy się na wprowadzenie różnego rodzaju zapisów o konieczności uzyskiwania zgody rady nadzorczej, konieczności uzyskiwania jednomyślności przy podejmowaniu decyzji, to takim właściwym miejscem jest przede wszystkim statut lub umowa spółki. Jeśli podpisaliśmy umowę o zachowaniu poufności, no to oczywiście inwestor finansowy będzie chciał dokładnie zbadać to, co jest w środku i poprosi Państwa o dokumentację. Tak? Poprosi o dokumenty, o umowy, o różnego rodzaju, no właściwie cały wachlarz dokumentacji niezbędny do przeprowadzenia badania prawnego, podatkowego, ale również finansowego, zwłaszcza jeśli to już jest biznes, który funkcjonuje od jakiegoś czasu. I tak naprawdę samo due diligence, ono oczywiście pozwala się drugiej stronie zorientować w materii, z czym ma do czynienia, ale jeśli
udostępniliśmy dokumenty, to niezależnie od tego musimy się również liczyć z tym, że będziemy musieli podpisać jako przedsiębiorca wpuszczający inwestora do środka też tak zwane oświadczenia i zapewnienia, tak zwane REPSy, tak? Gwarantujące inwestorowi, że stan spółki jest w porządku, tak? Że nie ma tutaj żadnych czynników ryzyka ukrytych, że przedstawiliśmy wszystko, co było do przedstawienia, że spółka zapłaciła odpowiednie podatki, że są zawarte umowy w sposób ważny i skuteczny itd., itd. A więc tak naprawdę niezależnie od wpuszczenia inwestora musimy być przygotowani również na danie szeregu oświadczeń, które zapewniają większy komfort prawny drugiej stronie. I bardzo często też musimy być przygotowani na to, że danie tych oświadczeń będzie obwarowane również różnego rodzaju potencjalnymi karami umownymi. A więc jeśli się okaże na przykład, że zadłużenie jest wyższe od tego, które deklarowaliśmy, jeśli się okaże, że powiedzmy mamy problemy z podatkami, tak, to z tego tytułu będziemy musieli zapłacić karę umowną. Tak? Zakładam, że Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że kara umowna jest tutaj czynnikiem znacznie bardziej rygorystycznym niż szeroko pojęta odpowiedzialność odszkodowawcza. Tak? Bo przy odpowiedzialności odszkodowawczej no to musimy oczywiście wykazać, że istnienie szkody, związek przyczynowy. To jest wszystko skomplikowane, długotrwałe i niepewne. Natomiast kara umowna działa jak gilotyna. Tak? Jeśli jest zdarzenie, jeśli coś się zdarzyło, od czego kara umowna była uzależniona, to drugiej strony nie interesuje wysokość szkody, tak, którą poniosła. Jest zdarzenie, jest kara umowna i koniec. Jak negocjujemy term sheet, to warto, proszę Państwa, tutaj już uzgodnić naprawdę wszystkie istotne postanowienia, bo sam term sheet jest już tak naprawdę dokumentem wiążącym, a więc na podstawie term sheetu można spróbować pozwać drugą stronę, pociągnąć do odpowiedzialności, gdyby się okazało, że ta druga strona nie dotrzymała warunków, które były w term sheetie zapisane. Oczywiście term sheet to jeszcze nie jest umowa, tak? To jest oczywiste, ale w prawie polskim jest też coś takiego, co zakłada, że negocjujemy w dobrej wierze. A więc negocjujemy po to, żeby zawrzeć umowę. Tak? Nie negocjujemy po to, żeby zyskać na czasie, po to, żeby przycisnąć partnera do ściany. Nie przedłużamy negocjacji, żeby on się zdążył wykrwawić. Negocjujemy w dobrej wierze. Takie jest założenie prawne. I jeśli się okaże, że podpisaliśmy term sheet jako inwestor finansowy, tak? Albo jako druga strona i następnie zwlekamy, gramy na zwłokę przy negocjowaniu umowy głównej, no to potencjalnie możemy odpowiadać za złą wiarę przy negocjacjach. Tak? Warto też o tym, proszę Państwa, pamiętać. Jeśli chodzi o term sheet, główne kwestie to jest oczywiście, to są parametry transakcji. Co, jak ta transakcja ma funkcjonować? Ile finansowania kapitałowego? Ile finansowania długiem? Jakie parametry tego finansowania długiem? Tak? Jakie przeliczniki? Jakie kary umowne? I tak dalej, i tak dalej. To są podstawowe elementy, które absolutnie w term sheetie powinny się znaleźć. Natomiast jak przechodzimy krok dalej, to tak naprawdę w tym momencie musimy w umowie inwestycyjnej zapisać wszystko to, co było wcześniej wynegocjowane w samym term sheetie. A więc szczegółowe uregulowania, które tak naprawdę będą stanowiły całokształt naszej współpracy na najbliższy czas. I to nie jest kwestia roku, bardzo często to jest kwestia dwóch, trzech, a nawet i więcej lat, bo taki horyzont czasowy bywa, tak, przy tego typu transakcjach. Umowa inwestycyjna też zakłada, proszę Państwa, przygotowanie odpowiedniego statutu, a więc załącznikiem do umowy inwestycyjnej jest statut spółki lub umowa, która będzie tak naprawdę określać podstawowe zasady funkcjonowania spółki w obrocie. Te zasady współpracy to jest przede wszystkim, proszę Państwa, kwestia podziału kompetencji. Zarząd, rada nadzorcza, jeśli jest, a zazwyczaj jest, oraz zgromadzenie właścicielskie, tak? Czyli walne zgromadzenie akcjonariuszy albo zgromadzenie wspólników. I kluczowa sprawa to jest, proszę Państwa, właśnie określenie tych zależności. Tak? Zazwyczaj w spółkach, zwłaszcza kapitałowych, obowiązuje zasada ile kapitału, tyle władzy. I tak zazwyczaj jest. Natomiast my jako inwestor, zależy z której strony patrzymy, tak, ale inwestor finansowy zazwyczaj raczej nie dąży do tego, żeby przejąć bezpośrednie zarządzanie spółką. To nie jest jego zadanie. On ma tak naprawdę za zadanie kontrolować założyciela, tak, czy założyciel wywiązuje się z poczynionych obietnic, czy realizuje biznesplan. A więc tak naprawdę z punktu widzenia inwestora finansowego
kluczowa będzie rada nadzorcza oraz wpływ na walne zgromadzenie akcjonariuszy. I generalnie, jeśli chodzi o zarządzanie spółką, dotychczasowy założyciel, dotychczasowy właściciel raczej będzie miał wolną rękę. Tak? Bo on zna biznes, ma koncept, wie jak ten koncept należy wprowadzać w życie, natomiast ważne jest to, żeby to wprowadzał w sposób racjonalny, ostrożny, zrównoważony, tak? W taki sposób, który inwestor finansowy będzie rozumiał i w taki sposób, który będzie bezpieczny dla tego inwestora finansowego. Dlatego też bardzo częstą praktyką w tego typu umowach jest pozostawienie wolnej ręki oczywiście założycielowi, ale wprowadzenie ograniczeń polegających na tym, że w przypadku kluczowych decyzji, oczywiście pytanie jest, jaki mamy mieć próg istotności, w przypadku kluczowych decyzji inwestor finansowy musi wyrazić zgodę na podjęcie określonej decyzji, a więc zarząd musi konsultować kluczowe decyzje z radą nadzorczą. Jest to pewnego rodzaju standard. Tak? Tutaj to jest absolutnie kluczowe. Często też jest tak, że inwestorzy finansowi uzyskują pewne przywileje co do głosu, albo z drugiej strony, tak? Albo przywilej co do głosu uzyskuje dotychczasowe założycie. To jest kwestia pełnej swobody, uznaniowości i tego, jak strony zdecydują się ukształtować swoją współpracę. Jeśli chodzi o kadrę zarządzającą, to w typowej umowie inwestycyjnej również określa się warunki zatrudnienia, tak, żeby nie było niedomówień. Jakie ma być wynagrodzenie? Bardzo często to wynagrodzenie jest również uzależnione od realizacji planu finansowego. Tak? Jeśli uda się zrealizować plan finansowy zatwierdzony wcześniej przez Radę Nadzorczą na początku roku, wówczas oczywiście jest szansa na wypłacenie bonusów. Standard. Określa się również pewien katalog decyzji, które wymagają jednomyślności. Wiadomo, że jednomyślność jest ciężka do osiągnięcia, ale w sprawach kluczowych strony muszą się porozumieć. Tak? Po to współpracują, żeby mówić jednym głosem, tak? Zwłaszcza w tych sprawach kluczowych, które są newralgiczne dla całego biznesu. I również, proszę Państwa, jedną z takich rzeczy niezmiernie istotnych jest tak zwany lock-up, a więc zakaz zbywania przez jakiś czas akcji przez założyciela albo przez inwestora lub przez inwestora. Tak? To ma na celu zabezpieczenie, ustabilizowanie bazy akcjonariatu, tak, żeby ta współpraca, która się opiera na zaufaniu, mogła w sposób nieskrępowany dobrze się układać. Tak? A więc ten lock-up służy właśnie temu, takiej stabilizacji struktury właścicielskiej w spółce. No i oczywiście wszystko się kiedyś kończy, tak? Również współpraca. Inwestor finansowy wchodzi po to, żeby uzyskać ponadprzeciętne zyski, a więc musi mieć też pewne opcje wyjścia. I tutaj właśnie w ramach typowej umowy inwestycyjnej zazwyczaj zapisuje się różnego rodzaju scenariusze, które mogą nastąpić. Oczywiście pytanie jak szczegółowo, bo ciężko przewidzieć, co może się zdarzyć za 3 lata, tak? Jaka będzie koniunktura na New Connectie, jakie w ogóle standardy na New Connectie będą obowiązywać na przykład, tak? A być może zamiast debiutu na New Connectie warto będzie pomyśleć o sprzedaży do inwestora branżowego, tak? Ale tak czy inaczej tego rodzaju dywagacje zazwyczaj w samej umowie się pojawiają jako opcje, jako sposób, jako pewne opcje, które mogą być brane pod uwagę w momencie, kiedy wspólnicy zdecydują o zakończeniu współpracy. W ramach regulacji wyjścia z inwestycji bardzo częste są takie klauzule jak prawo pierwokupu, prawo odkupu, czy te wszystkie anglosaskie opcje jak drag along, tag along, opcje put, call i tak dalej. To wszystko służy temu, żeby w pewnych momentach takich kluczowych. Proszę Państwa, może jako przykład, tak? Jeśli mówimy o tych opcjach tag along i drag along, jest też tak, że jeśli mamy jednego głównego akcjonariusza, to zakłada się, że jeśli ten główny strategiczny inwestor, który ma, dajmy na to, 51% akcji, zdecyduje się sprzedać swoje akcje i znajdzie chętnego, tak? To drugi inwestor może mieć ewentualnie problem z nowym inwestorem, tak? Przyzwyczaił się do starego, z nowym nie chce mieć nic wspólnego, boi się go, tak? Jednocześnie wycena, która została wynegocjowana przez inwestora głównego, jest na tyle atrakcyjna, że ten inwestor mniejszy chętnie by się przyłączył. I temu właśnie służą te wszystkie opcje, tak? Opcja na przykład, że jeżeli inwestor 51% sprzedaje swój pakiet, to inwestor mniejszościowy może się przyłączyć do sprzedaży. Albo na przykład, jeśli jeden z inwestorów decyduje się na sprzedaż swoich akcji, to pozostali inwestorzy obecni w spółce mają prawo pierwokupu na warunkach wynegocjowanych wcześniej
przez tego inwestora sprzedającego. A więc jest cały szereg różnego rodzaju opcji, które mają na celu zabezpieczenie też inwestorów mniejszościowych, też tej właśnie stabilności akcjonariatu, tak? Bo to jest w tym przypadku kluczowe, bo powtarzam, tak naprawdę cała współpraca opiera się na zaufaniu. I osoba, z którą współpracujemy, oczywiście ma duże znaczenie. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za wykonanie umowy i w ogóle za funkcjonowanie całego układu inwestorskiego, no to oczywiście, proszę Państwa, są ogólne zasady kodeksu cywilnego. Tak, przede wszystkim to jest ta cała odpowiedzialność odszkodowawcza. A jak już Państwu powiedziałem, przy odpowiedzialności odszkodowawczej pewnym problemem są kwestie dowodowe, bo musimy tak, wykazać oczywiście zdarzenie sprawcze, ale nie tylko. Ponadto musimy wykazać szkodę konkretną i związek przyczynowy. To wszystko jest skomplikowane dowodowo i powoduje, że sama odpowiedzialność odszkodowawcza nie bywa zbyt skutecznym środkiem ochrony naszych interesów, tak? Ze względów czysto procesowych musimy się z tym liczyć. Dlatego też takim środkiem znacznie bardziej efektywnym są kary umowne i z tym musimy się liczyć. Jeśli zawieramy umowy inwestycyjne, jeśli wchodzimy w różnego rodzaju relacje prawne, dajemy zapewnienia, obiecujemy coś, musimy się liczyć z tym, że druga strona, co chcę powiedzieć, sprawdza, tak? I obwarować te nasze zobowiązania karami umownymi, które są znacznie bardziej rygorystyczne i łatwiejsze do dochodzenia, aniżeli ta cała odpowiedzialność odszkodowawcza. Oczywiście takim rozwiązaniem, które bardzo często jest stosowane, jest akceptowalne przez inwestorów i przez założycieli, jest kwestia ograniczenia zakresu odpowiedzialności, tak? Do pewnej granicy, do pewnego pułapu, ograniczenia na przykład również w czasie, tak? To są standardowe zapisy i o tym też warto wiedzieć przy negocjowaniu umów inwestycyjnych. Podsumowując, oczywiście, proszę Państwa, dysponujemy pełną swobodą umów, a więc tak naprawdę nie ma nawet, ciężko powiedzieć, że przy umowach inwestycyjnych dysponujemy jakimś konkretnym szymelem, dysponujemy jakimś konkretnym wzorcem, w oparciu o który standardowo jedziemy i opisujemy relacje prawne. Za każdym razem umowa inwestycyjna jest szyta na miarę. Jest szyta na miarę konkretnych oczekiwań, konkretnych potrzeb i możliwości. I tak naprawdę im bardziej szczegółowa ta umowa będzie, im bardziej konkretna, tym lepiej zabezpieczone będą interesy każdej ze stron. Tak? Po to właśnie, żeby nie zostawić niedomówień na przyszłość. Bo umowa inwestycyjna jest podstawą, w oparciu o którą tak naprawdę współpraca będzie się rozwijać przez długi, długi czas. Tak? To nie jest kwestia roku, pół roku. Z reguły ten horyzont czasowy jest znacznie dłuższy. Dlatego też warto zainwestować czas, wysiłek, staranne wynegocjowanie umowy inwestycyjnej, po to właśnie, żeby później uniknąć, proszę Państwa, niemiłych niespodzianek. Warto też naprawdę w tym przypadku, jeśli negocjujemy istotną umowę, korzystać z pomocy fachowców. Tak? To jest kwestia tak naprawdę tego, że prawo, jeśli chodzi o kodeks spółek handlowych, jeśli chodzi o kodeks cywilny,